24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa ponownie i łączymy się z naszym zapowiadanym gościem, pani poseł Joanna Lichocka, członek Rady Mediów Narodowych, Prawo i Sprawiedliwość, Sejmowa Komisja Kultury. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam Państwa. Pani poseł, przed chwilą rozmawialiśmy z panem doktorem Arturem Zaczyńskim, członkiem Rady Medycznej przy premierze, dyrektorem Szpitala Narodowego, który mówił o tym, że należy się szczepić, jak najwięcej szczepić, żeby zwalczyć koronawirusa. Pani zaapelowała o szczepienie dziennikarzy. Dlaczego? Tak, ja w zeszłym tygodniu upubliczniłam właściwie moje starania, żeby rozszerzyć grupę osób szczepionych o dziennikarzy, tych, którzy pracują na pierwszej linii, takich dziennikarzy newsowych, agencyjnych, operatorów, fotoreporterów, operatorów dźwięku, którzy są codziennie na miejscu wydarzeń, codziennie wśród ludzi, relacjonując dla nas wszystkich wydarzenia. Bez nich nie mielibyśmy informacji. I są narażeni na bardzo taką dużą częstotliwość kontaktów społecznych. Jak wiadomo, to jest bardzo niebezpieczne w obecnej fali pandemii. Ja panu ministrowi Michałowi Dworczykowi sugerowałam to rozwiązanie już jakiś czas temu. Dostałam odpowiedź też w ostatnim czasie, że zostanie ta moja prośba, ten mój apel przekazany do Rady Medycznej działającej przy premierze i przy ministrze zdrowia. I być może ten apel zostanie jakoś pozytywnie rozważony. Ja spotykam się z bardzo wieloma sygnałami od kolegów z redakcji, że to byłoby wskazane, że bardzo wielu dziennikarzy choruje albo chorowało. Zresztą Polskie Radio 24 również miało takie doświadczenie przecież w zeszłym roku, że bardzo dużo dziennikarzy zachorowało na COVID i to nieomal uniemożliwiło działanie anteny. Wydaje mi się, że to jest też podejście do tego zawodu dziennikarza jako do służby. To jest pełnienie służby, to jest zawód zaufania publicznego, który ma misję do spełnienia, misję właśnie dobrej informacji. I wydaje mi się, że powinniśmy też na dziennikarzy patrzeć właśnie jak na przedstawicieli takiego szczególnego zawodu, który powinien być chroniony. Sytuacja, o której pani poseł mówi, to chodziło o to, że były osoby, które zachorowały na COVID-19, a pozostałe część zespołu poszła na kwarantannę. Musiała przebyć kwarantannę i to rzeczywiście była sytuacja dość trudna i to nie tylko dla Polskiego Radia 24, ale dla innych środowisk, gdzie jak jest osoba chora, to wiadomo, że pozostałe, które miały z nią kontakt, muszą być objęte kwarantanną i stąd ten apel słuszny, żeby rzeczywiście dziennikarze mogli zostać zaszczepieni, bo w tej chwili są szczepione osoby powyżej 60 roku życia, a zwykle dziennikarze są młodsi. Pani ja przepraszam, jest jeszcze grupa inna zawodowa, która jest szczepiona. To są przedstawiciele służb specjalnych, służb oczywiście, pracujących tak. Dla polskiego państwa. Oczywiście lekarze, teraz będzie to rozszerzone również o prawdopodobnie o farmaceutów, o fizjoterapeutów. Także ta sytuacja, że jest teraz więcej szczepionek niż było, bo przyjeżdżają kolejne dostawy, już prawdopodobnie nie będzie takiego problemu, jak był do tej pory z ograniczoną ilością szczepionek, no pozwala być może na to, żeby można było tę grupę rozszerzyć. Ja każdego dnia właściwie otrzymuję sygnały, że gdzieś w jakiejś redakcji jest ognisko koronawirusa. Kończymy temat dotyczący koronawirusa apelem do tych, którzy mogą decydować, o tym decydują, żeby dziennikarze również znaleźli się w tych grupach, żeby byli zaszczepieni. Pani poseł, sok z buraka. Bardzo dużo informacji tylko w części mediów, bo jak patrzyłam w dzisiejszym przeglądzie prasy, to temat w części mediów w ogóle nie istnieje. Dla kogo jest zagrożony? Politycy, którzy jak typu na przykład Donald Tusk, któremu Roman Giertych z sokiem z buraka organizowali marsz do prokuratury. Właściwie Roman Giertych był konsultantem soku z buraka, hejterskiego profilu Platformy Obywatelskiej. Została ta informacja zepchnięta
Donald Tusk nic na ten temat nie napisał, chociaż w mediach społecznościowych, chociaż wcześniej inne sprawy chętnie komentował. Kto się boi tego tematu? No przede wszystkim boję się Platforma Obywatelska i środowiska, które dla niej pracują. Również niestety część środowiska dziennikarskiego, która pracuje po prostu dla totalnej opozycji, jest związana z Platformą Obywatelską. Nie jest tajemnicą, bo to czasami pokazuje się w wypowiedziach różnych dziennikarzy, że ci zaprzyjaźnieni z Platformą otrzymują SMS-y z instrukcjami, co mają mówić, jaki jest przekaz dnia, jakie obowiązuje hasło w danym wydarzeniu. No i tutaj rzeczywiście deklaracje dziennikarzy, ja wczoraj widziałam na Twitterze z Newsweeka, z TVN-u, z Gazety Wyborczej, że to nie jest żaden temat, no trzeba powiedzieć, się otwarcie kompromitują ich. Ci dziennikarze pokazują się nie jako ludzie, którzy są zainteresowani tym, co się naprawdę dzieje, jak wygląda hejterska działalność najważniejszej partii opozycyjnej jeszcze ciągle w Polsce, bo raczej są zainteresowani, tak ja to interpretuję, kryciem tego procederu, kryciem tych akcji hejterskich, które ogniskowane są w tym czymś, co jest nazywane sokiem z buraka, a co jest nie tylko jednym portalem, ale też całą siecią troli w portalach społecznościowych, siecią opłacaną z jednej strony, jak wiemy z tych nagrań, przez Romana Giertycha, ale z drugiej strony przez pieniądze, które płyną do Platformy Obywatelskiej na jej działalność, bo wiemy, że twórca Soku z Buraka dostawał honoraria z budżetu Platformy Obywatelskiej za kolejne kampanie, a także wiemy, że na utrzymanie tego pana idą pieniądze publiczne, samorządowe z budżetu Warszawy. Ten pan jest zatrudniony przez Rafała Trzaskowskiego w ratuszu, ma bardzo przyzwoitą pensję i to jest po prostu sposób funkcjonowania medialnego, w cudzysłowie oczywiście, tej partii i tego środowiska politycznego. Ja bardzo się cieszę, że zostało to ujawnione, ponieważ ta działalność hejterska, działalność oparta na nienawiści Platformy Obywatelskiej jest również przeze mnie opisywana od lat. Ja przypomnę, że zaczęło się to w 2005 roku, kiedy Donald Tusk przegrał wybory z Lechem Kaczyńskim i Platforma Obywatelska przegrała wybory z Prawem i Sprawiedliwością i wtedy Donald Tusk i jego koledzy z Platformy podjęli decyzję o wykopaniu bardzo głębokiego podziału między Polakami opartego na negatywnych emocjach, na nienawiści, po to, żeby nie stracić elektoratu, który mógł odpłynąć do wtedy zwycięskiego Prawa i Sprawiedliwości. A później pani poseł była dosyć podobny do Platformy. A później była polityka nienawiści. Później była katastrofa smoleńska. I później była katastrofa smoleńska. Później był przemysł pogardy, pani redaktor, zanim doszło do Smoleńska, zanim doszło do takiej pogardy zademonstrowanej przez rząd Donalda Tuska w zabezpieczaniu wizyty Lecha Kaczyńskiego, w próbie rozdzielenia tych uroczystości i zrealizowaniu rozdzielenia tych wizyt w Katyniu 11 lat temu. Doszedł, wcześniej było przygotowany grunt przez przemysł pogardy, czyli odbieranie prestiżu, odbieranie autorytetu urzędowi prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pełna taka nienawiści akcja defamacyjna tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Ja przypomnę, że gdy zginął Lech Kaczyński, to Polacy dopiero wtedy mogli z głównych mediów zobaczyć ładne zdjęcia pary prezydenckiej. Ale również tak samo jego dokonania dowiedzieć się. Pani poseł, mamy 3 minuty do końca naszej rozmowy, a chciałam jeszcze zapytać i wrócić do sprawy Soku z Buraka, ponieważ kiedy Tygodnik Sieci ujawnił część sytuacji związanej z powiązaniami z władzą Soku z Buraka, było to kilka miesięcy temu, to wówczas, kiedy chciał o tym mówić m.in. Sebastian Kaleta w TVN24, to Grzegorz Kajdanowicz wtedy bardzo szybko zareagował, to znaczy powiedział, że nie wie, o co chodzi. Także nie zna. Teraz, kiedy TVP Info publikuje stenogramy, gazety piszą o wycieku ze służb specjalnych, chociaż tak przypomnę, te stenogramy skrążyły wcześniej już w internecie. Kiedy są odsłaniane kolejne, kiedy mamy kolejne odsłony
soku z buraka, działalności soku z buraka są atakowani dziennikarze TVP Info. Czy to nie jest czas na to, żeby rzeczywiście na przykład Sejmowa Komisja się zajęła, bo przecież tutaj mamy powiązania z Platformą Obywatelską, mamy z partią polityczną powiązania z hejterami? Część mediów zachowuje się tak, jakby były po prostu ogniwami tej sieci hejterskiej Platformy Obywatelskiej i próbowały odwrócić uwagę od tej sprawy albo wręcz ją zatuszować. Mnie podoba się apel pana redaktora Michała Karnowskiego, który wczoraj wystosował taki apel o powołanie komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić wszystkie okoliczności tworzenia tego trollingu, tych akcji nienawiści. Ponieważ to jest jednak bardzo ważna sprawa dla polskiej debaty publicznej. To znaczy to, że nie jesteśmy w stanie normalnie rozmawiać między sobą, że jest tyle nienawiści, jest tak ostry podział między Polakami, to jest naprawdę poważny problem dla naszej wspólnoty. I ktoś ten problem rok po roku, miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu buduje i tworzy. I jest to właśnie na podstawie choćby tego wycinka wiedzy, które pokazało się przy tych nagraniach z sokiem z buraka, wiemy, że jest to środowisko totalnej opozycji i również zaprzyjaźnione z niej media, i wykorzystują do tego podziału, do tej akcji nienawiści media publiczne. Wydaje mi się, że zbadanie tego przez komisję sejmową tak, żeby opinia publiczna mogła bardzo dokładnie przyjrzeć się, zobaczyć ten mechanizm, byłoby uzdrawiające dla debaty publicznej. Po prostu Polacy nie dawaliby się na to szczucie nabierać. A przede wszystkim to jest również związane z pieniędzmi publicznymi, bo jeżeli my nie wiemy, jak był finansowany Soxburak, wiemy o tym, że Roman Giertych wspomagał pana Kozaka Zagozdy, twórcę soku z buraka, ale nie wiemy, czy nie było innych przepływów finansowych. Platforma na ten temat milczy. Wiemy, że twórca soku z buraka otrzymywał pieniądze, honoraria zarówno z budżetu kampanii Platformy Obywatelskiej, jak i jest pracownikiem Platformy Obywatelskiej w ratuszu w Warszawie. Także tutaj ta sprawa jest dosyć widoczna, jak to finansowanie wygląda. Platforma Obywatelska postawiła na nienawiść. Ona nie ma nic do zaproponowania merytorycznego Polakom. I to się właśnie odsłania na podstawie takich bardzo konkretnych już działań. Tylko, że ja bym chciała podkreślić, to jest wycinek tej całej kampanii, tego całego sposobu funkcjonowania. Ja przypomnę, że taki trolling nienawiści również został ujawniony w Inowrocławiu, tam gdzie jest również miasto zarządzane przez Platformę Obywatelską. To jest system funkcjonowania tej partii, tego środowiska. Oni nie mają do zaoferowania nic więcej prócz hejtu, prócz nienawiści, prócz szczucia Polaków jednych na drugich. Tylko to powoduje, że ludzie, którzy są karmieni takimi emocjami negatywnymi, taką nienawiścią, mogą jeszcze ich popierać, bo na tym właśnie to polega, ta manipulacja, żeby szczując i wpuszczając nienawiść, po prostu odbierać możliwość racjonalnej dyskusji i racjonalnego rozumowania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem była pani poseł Joanna Lech-Gichocka, Rada Mediów Narodowych, Prawo i Sprawiedliwość, Sejmowa Komisja Kultury. A my liczymy na to, proszę państwa, że powstanie Sejmowa Komisja Śledcza, która wyjaśni między innymi finansowanie z publicznych pieniędzy hejterskiego profilu Sok z buraka. Ponieważ, jak wszystko na to wskazuje, Platforma Obywatelska była bardzo mocno zaangażowana w ten profil. Dziękuję pani poseł.